Córka Kasi Kowalskiej zamieściła pierwszy wpis od czasu, kiedy media obiegły informacje o jej ciężkim stanie związanym z zakażeniem koronawirusem. Dziś jest dla niej wyjątkowo ważny dzień, gdyż obchodzi urodziny. Jej mama jakiś czas temu poinformowała swoich fanów, że córka czuje się już lepiej, a rokowania na przyszłość są naprawdę dobre. Od tamtej pory można było zaobserwować dużą zmianę w aktywności Kasi Kowalskiej na Instagramie oraz zdjęciach, jakie publikuje. Na fotografiach ponownie zaczął pojawiać się uśmiech, ale dziś cieszy wzruszający wpis jej pociechy. Córka Kasi Kowalskiej, Ola, przebywała w jednym z londyńskich szpitali w śpiączce. Lekarze zdecydowali się na wprowadzenie w nią młodej dziewczyny, aby odciążyć organizm walczący z wirusem SARS-CoV-2. Dziś Ola zamieściła na Instagramie pierwszy od dawna post. Córka Kasi Kowalskiej wstawiła wyjątkowe Instastory. Córka Kasi Kowalskiej zniknęła z mediów społecznościowych na czas choroby. Wcześniej bardzo chętnie chwaliła się swoim stylem życia, jakie prowadziła w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka na stałe. Drugi maja wypadają urodziny Oli, kończy dziś 23 lata i to prawdopodobnie skłoniło ją do wstawienia pierwszego postu od czasu hospitalizacji. Podpis sprawia, że ciężko powstrzymać łzy. Bardzo kocham was wszystkich. Dziękuję za wszystkie życzenia i miłe słowa, które zawsze wywoływały uśmiech na mojej twarzy w tym trudnym czasie, napisała młoda dziewczyna pod starym zdjęciem udostępnionym na profilu. Widzimy na nim młodą Kasię Kowalską trzymającą małą córkę na rękach. Naprawdę rozczulający widok. Szczególnie jeśli przypomni się to, przez co ostatnio przeszły obie panie. To jednak nie wszystko, co napisała pociecha znanej wokalistki. To był naprawdę trudny czas. Pacjenci walczący z zakażeniem koronawirusem oraz chorobą COVID-19, opisują to jako wyjątkowo nieprzyjemne przeżycia. Ola najpewniej nie przypuszczała, że właśnie w taki sposób przeżyje wiosnę tego roku, jednak życie pisze różne scenariusze. W dalszym części podpisu umieszczonego pod udostępnionym przez nią zdjęciu przeczytać można bardzo poruszające słowa. Wsparcie i miłość, które otrzymałam, są wspaniałe i ogrzewają moje serce, nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję i kocham was wszystkich, przyznała 23-latka. Na pewno wsparcie, jakiego doświadczyła od zupełnie nieznanych ludzi, podbudowało ją na duchu i ułatwia proces rekonwalescencji. Kasia Kowalska nie może doczekać się powrotu córki. Także na profilu jej mamy, Kasi Kowalskiej, pojawił się dziś wzruszający post. Kobieta życzy swojej córce wszystkiego co najlepsze i przyznaje, że nie może doczekać się powrotu latorośli do domu. Na pewno chciałaby móc ją już wyściskać. Oli z okazji urodzin życzymy przede wszystkim zdrowia. Źródło: Instagram Instastories Ola Honta. Źródło: Pudelek.